Cześć, Midea M7 Pro jest robotem, który mnie pozytywnie zaskoczył. A po przetestowaniu kilkunastu odkurzaczy już myślałem, że trudno będzie mnie czymkolwiek zaskoczyć. Jednak Midea M7 Pro mnie zaskoczyła systemem nawigacji, wydajnym systemem mopowania, ogromną siłą ssania, zaawansowaną nawigacją laserową i świetną aplikacją. W dalszej części poznamy zalety i wady oraz porównamy go do flagowego odkurzacza Xiaomi. No i na początku od razu Was proszę o subskrypcję kanału oraz o lajkowanie i komentowanie, co pozytywnie wpłynie na zasięgi filmu, a Wy zyskacie powiadomienia o nowych filmach na kanale. Po wyjęciu robota z pudełka od razu zauważymy, że jest wykonany z bardzo dobrych materiałów. Ale poza wysoką jakością wykonania na plus zasługuje także design. Czarna pokrywa oraz złoty pierścień na wystającym czujniku laserowym dodaje mu elegancji. Odkurzacz ma 35 cm średnicy, a wysoki jest na 9,7 cm. Na górze są tylko dwa przyciski, start i powrotu do ładowarki oraz kopuła z czujnikiem laserowym, który ma zasięg aż 8 metrów. Widać to wyraźnie po dokładności map, jakie robi. Są one dużo dokładniejsze niż w robotach Xiaomi. W przedniej części jest zderzak chroniony pasem z gumy oraz czujniki antykolizyjne, które dobrze wywiązują się ze swojego zadania. Do większości przeszkód robot nie dobija, ale nogi krzeseł mogą nie zostać zauważone przez czujniki. Natomiast z tyłu montujemy pojemnik na wodę do mopowania. Pod uchylną pokrywą znajduje się pojemnik na kurz, do którego przymocowano szczotkę z nożem do konserwacji odkurzacza. Nożyk przyda się do odcięcia zaplątanych nitek i włosów. Tak jak w odkurzaczach Xiaomi, tak i tu pod pokrywą jest też dioda sygnalizująca łączność Wi-Fi oraz znalazł się też przycisk do zresetowania urządzenia. Natomiast pojemność pojemnika na odpadki wynosi 450 ml, co jest optymalną wielkością. Pojemnik wyposażono w 3 filtry, jest to siatka nylonowa, gąbka oraz filtr HEPA, a opróżnianie pojemnika jest łatwe. Spód urządzenia skrywa czujniki antyupadkowe, dwie zamiatarki, po środku jest wałek ze szczotką i pasami gumy w kształcie litery V, co znacznie podnosi skuteczność zbierania kurzu i włosów. W przedniej części odkurzacz opiera się na kuli obracającej się o 360 stopni. Jednak to, co go wyróżnia, to amortyzowane duże koła pozwalające spinać się na przeszkody o wysokości aż 2 cm. Większość odkurzaczy spina się na przeszkody od centymetra do maksymalnie 1,5 cm. W zestawie z odkurzaczem dostajemy też kilka przydatnych akcesoriów. Midea M7 Pro ma świetnie sprawującą się nakładkę mopującą z mikrofibrą, która nie tylko nawadnia, ale ma też część ruchomą, która pozwala zmywać także zaschnięte plamy. Jest też drugi zbiornik na wodę z mikrofibrą, który działa jak mopy w innych robotach. Cała mikrofibra jest na rzepach, no i co jakiś czas powinno się ją wybrać. Oczywiście tak jak w innych robotach, jest też stacja ładująco-dokująca. Robot po wyczerpaniu baterii lub skończeniu odkurzania automatycznie jedzie do ładowarki. Aby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw odkurzacza, koniecznie trzeba zainstalować aplikację MS Smart Life. W kolejnym kroku łączymy robota z siecią Wi-Fi, a następnie możemy przejść do pierwszego mapowania. Aplikacja daje nam możliwość utworzenia kilku map, co jest przydatne przy sprzątaniu kilku kondygnacji. Aplikacja ma kilka języków, w tym polski, jednak jest on pomieszany z niemieckim i lepiej korzystać z angielskiego. W aplikacji możemy ustawić harmonogram sprzątania z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia odkurzania, dni roboczych, weekendów, a także można ustawić siłę ssania oraz ilość dozowanej wody. Kolejną zaletą jest monitorowanie zużycia w procentach filtra HEPA, zamiatarek i wałka. Gdy elementy będą wymagały wymiany, aplikacja nas zaalarmuje. Aplikacja daje nam kilka trybów sprzątania do wyboru. Najczęściej używanym trybem jest automatyczne czyszczenie. Robot zaczyna sprzątanie całego dostępnego obszaru. Jeżeli włączymy zapisywanie map, to możemy później na tej mapie wybrać konkretny obszar, punkt do sprzątania. Możemy też rysując w aplikacji prostokąt zaznaczyć obszar do sprzątania. Tak samo można też zaznaczyć obszar nazwany czerwoną strefą, którego robot nie ma odkurzać lub ma tam nie mopować. Można też wysłać robota do odkurzania konkretnego pokoju. Kolejną funkcją jest wirtualna ściana. Wystarczy tylko na mapie w wybranym pokoju ustawić czerwoną kreskę i dzięki temu na przykład odkurzacz nie wiedzie skąd z rozsypanymi klockami Lego.
W porównaniu do aplikacji Xiaomi, tu mamy więcej możliwości, które nie są tylko bajerami, ale są naprawdę użyteczne. Świetna aplikacja będzie tylko gadżetem, jeżeli odkurzacz słabo wywiąże się z odkurzania czy mopowania. Więc postanowiłem sprawdzić, jak Midea radzi sobie z rozsypanymi płatkami, cukrem czy solą. Urządzenie wiązało się z testu znakomicie. Odkurzacz ma bardzo dużą siłę ssania, rzadko spotykaną u konkurencji. Dla porównania, na przykład Midea ma 4000 paskalów, Xiaomi Roborock ma 2500, na przykład taki iLife V80 Pro ma zaledwie 950 paskali, a jest cała masa robotów na rynku, które mają ssanie na poziomie kilkuset, 300-400 na przykład paskali. Płytki, panele nie są dla niego żadną trudnością, a co z dywanami? Na zwykłych, płaskich dywanach też nie ma żadnych problemów, a co ciekawe, nieźle radzi sobie też z dywanami z długim włosiem typu Shaggy. Następną bardzo dużą zaletą jest czujnik wykrywający dywany. Ma to zastosowanie na przykład, kiedy odkurzacz wjedzie z płytek na dywan i automatycznie wtedy zwiększy moc ssania. Dzięki czujnikom antyupadkowym nie musimy się martwić, że odkurzacz spadnie ze schodów lub antresoli. Odkurzacz ma czujniki antykolizyjne, ale nie działa on na nogi krzeseł i inne małe przeszkody. Od tego jest zderzak na przedzie, który po zderzeniu z przeszkodą zawraca odkurzacz. Jednak zauważyłem, że jest on sztywniejszy niż u konkurencji i lekkie przeszkody po prostu przesuwa. Odkurzacz doskonale spisze się w dużych pomieszczeniach, jest w stanie w jednym ciągu posprzątać wiele pokoi o łącznej powierzchni nawet 150 m2. Jedynie czego nie potrafi, to przejść samodzielnie na inną kondygnację. Jeżeli chodzi o hałas, to do cichych on nie należy. Duża moc przekłada się na hałas. Czym większą siłę ssania ustawimy, tym głośniej odkurzacz pracuje. Podsumowując, Midea M7 Pro jest odkurzaczem zostawiającym wiele renomowanych i popularnych rywali daleko w tyle. Odkurzacz ma dużą siłę ssania, doskonale zbiera piasek i inne zabrudzenia i to nawet z dywanów. Bardzo skuteczne jest też mopowanie za sprawą ruchomych ścierek. Urządzenie ma znakomitą aplikację z wieloma użytecznymi funkcjami, a doskonała nawigacja laserowa robi dokładne mapy pomieszczeń i to nawet na kilku kondygnacjach. Bateria o dużej pojemności dedykuje robota do dużych mieszkań z wieloma pomieszczeniami. Harmonogram umożliwi odkurzanie i mopowanie pod naszą nieobecność. Wrócisz z pracy do czystego i pachnącego mieszkania. Robot ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości i możliwości. Jest to najlepszy robot, jaki testowałem. Z czystym sumieniem mogę go polecić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie łapki w górę. Napiszcie też, co sądzicie o tym odkurzaczu. Jestem ciekaw Waszej opinii, czy wolicie go, czy może jednak Roborocka albo jakiś inny robot wolicie. Także do następnego razu. Cześć.